Cześć, witajcie, z tej strony znowu Albi i dzisiaj zrobimy sobie taką stronę. Chyba znowu to podzielę na takie dwa odcinki, że w jednym zrobię skrypt, a w pierwszym zrobię ten HTML CSS-a. Chociaż z tego co tu widzę, to jest PHP. Nie chcę na razie PHP zaczynać, bo sam z PHP byłem słaby. Ale co najśmieszniejsze, o ten egzamin tutaj właśnie jest robiony, to ja go właśnie miałem na egzaminie. Na moim egzaminie właśnie była ta strona i był ten skrypt i pamiętam go, zrobiłem go tak tak śmiesznie, że chyba kiedyś o tym opowiem. A co najśmieszniejsze, miałem 94% czy 92% z całego egzaminu. No ale po prostu skrypt był taka banalna rzecz, mi nie działała i musiałem to jakoś obejść. Ale okej, nie przedłużając, przejdźmy do odcinka. Tutaj już sobie odpalam Visual Studio. I teraz tak, jak w każdym odcinku, zaczynamy od struktury HTML. Ja będę powtarzał, sobie po prostu to przyspieszę. Te dwie linijki usuwamy, ponieważ jest to wam niepotrzebne na egzamin. Na egzamin potrzebujecie tej pierwszej linijki. Jest to oznaka, że to jest HTML5. Potem potrzebujecie HTML, head oraz body. W head potrzebujecie meta char set UTF-8. To jest kodowanie polskich znaków. Potrzebujecie tytuł i potrzebujecie dołączenie stylów CSS, czyli ring, rel, style, ref i mnie to będzie style.css. Ok, i new file. Ok, żeby wam pokazać, że to działa, dajemy tutaj body background black. Tylko dla takiej waszej można powiedzieć. Widzicie? Działa. Ok, lecimy dalej. W sumie możemy już przejść do strony i strzelam, że będzie tak jak zawsze, czyli już mogę napisać tutaj header, bo zawsze jest header i potem jest jakiś content, w którym są jakieś divy. I co my tu mamy? Czekajcie, to zapisałem czy nie zapisałem? To w ogóle usunę, bo to nie jest potrzebne. Okej, robimy taką stronę i teraz tak, oczywiście jest header i w tym jest napis portal ogłoszeniowy. Po prostu zrobię najpierw HTML, a potem będę robił CSS-a. Strzelam, że skoro tu jest takie pogrubione, to będzie w H1 ten napis. Ja to po prostu zrobię w P. Potem mamy dwa divy, które są obok siebie. Czyli zróbmy to tym sposobem na flexbox, czyli div id, dajemy class content i div class box left i tutaj zróbmy drugi. Tylko możemy w sumie po prostu przekopiować box right, ok. I jeszcze mamy footer i co jest w footerze? W footerze pewnie mój PESEL, ok, jasne, jest PESEL i tutaj będzie też możemy to zrobić P i napiszemy byle co, obojętnie. I teraz kwestia tego, że tutaj nic nie musicie robić, tylko dać tekst align right i tyle, i tu już macie footer zrobiony. W headerze musicie zrobić tekst align center i to jest cały banał egzaminu zawodowego. Dlatego zróbmy sobie header with 100%, bo tam pewnie tam pewnie też pisze 100%. W ogóle możemy zrobić sobie teraz egzaminem przygotowane grafiki. Grafiki nie umieszczamy, bo mi się nie chce, nie mam przygotowanego zdjęcia, ale wiadomo, wiecie jak umieścić zdjęcie, już wam pokazuję jak zrobić zdjęcie. Tutaj załóżmy macie folder, w którym macie images. No to zdjęcie umieszczacie w ten sposób, że dajecie img, src, tutaj dajecie ścieżkę, jeśli jest w tym folderze images, czyli images slash zdjęcie plus prawidłowe rozszerzenie, czyli jpg albo png albo jpeg, jakoś tak to szło. Dajmy jpg po prostu i tutaj musicie mieć jeszcze tekst alternatywny, którego na egzaminie chyba wymagają, czyli po prostu to jest coś takiego. Ten napis wyświetli się, jeśli z jakichś niewiadomych powodów zdjęcie się nie wyświetli. Będzie miało problem z wyświetleniem się. Dajmy przykładowe zdjęcie. To zdjęcie się nam oczywiście nie wyświetli, dlatego pojawi się na stronie ten napis, patrzcie. Widzicie? Przykładowe zdjęcie. Tekst alternatywny. Ok. Ja sobie to po prostu usunę, ale jak zdjęcie dodać, to już wiecie. Co potem mamy? Potem mamy H1. Patrzcie, w tym divie mamy H1. To bo tutaj też po prostu dajmy P i w tym P co piszę? Kategoria ogłoszeń.
Potem jest zdjęcie, nie, potem jest lista. Lista jest numerowana znakami rzymskimi i pamiętam, z tym na egzaminie miałem problem, ale to w sumie był mały problem, bo można było poszukać jakoś. Tylko jak ja to szukałem? Pamiętam, jakoś wymyślałem, ale nie wiem, czy nie byliśmy braketsa. Zresztą nie jestem pewien, może mieliśmy, bo braketsa nie można było mieć. A my mieliśmy braketsa? Oj, nie pamiętam, serio, ale miałem śmieszną sytuację, bo po prostu nie wiedziałem, jak to zrobić. I co tu mamy? Książki, muzyka, filmy, czyli... Dobra, dajmy sobie po prostu 4 razy książki, 3 razy książki, bo się nie chcę tego przepisywać. I tylko miałem w ogóle wcześniej sprawdzić header, cechy witryny, nazwa pliku, coś tam, arków stylów, plików styl, no to wy widzicie, macie nazwę, prawidłowo połączony z kodem, czyli to, co robiliśmy, zawartość banera, nagłówek pierwszego stopnia, czyli to, jak mówiłem, to jest nagłówek, czyli H1, lista numerowana z 3 elementami, książki, muzyka, filmy, w ogóle, żeby wam się nie myliło, no to można to zrobić tutaj H1 od razu, H1, lista numerowana z 3 elementami. Dobra, i tabela, spoko. Banner, kolor tła, to mnie najbardziej interesuje w tym momencie. Jeszcze interesuje mnie jego wysokość. Wysokość 80 pikseli. Ok, czyli już to powinno, już to jest. I teraz text align center, żeby to było na środku. Text align center i kolor, bo ma być biały. Możecie na egzaminie możecie dać po prostu white. Wywalmy sobie te CSS, te marginesy, żeby to jakoś wyglądało. Ok. Ja wiem, troszeczkę lepiej. Co jeszcze? Albo nie wywalajmy tego, bo oni to zrobili tak, żeby było tak jak na egzaminie, czyli niech to będzie. Czekajcie, bo się zgubiłem, co miałem zrobić. A dobra, panel lewy, kolor tła, szerokość 40%, czyli box left, width 40%, height 700 pikseli, background jest ok, i tutaj od razu zróbmy sobie box right, tutaj ma być 60, to ma być 700 i tutaj jeszcze piszą szerokość, wysokość, panel prawy, kolor tła, po prostu kolor tła zmienić. Generalnie robię tak jak na egzaminie, w sensie jakbym to robił na egzaminie, także nie, tak to powinno wyglądać. I teraz to nie jest obok siebie i na egzaminie możecie użyć float left. Float left i tu float left. Tylko po to zrobiłem ten, tylko że to jest stare i tak on mi się to podoba. W sensie no na egzaminie spoko, ale jak chcecie kiedyś programować, to tego się nie używa. Po to zrobiłem ten box u góry, content. Że tutaj wystarczy dać display flex i tyle starczy. Jak widzicie, znowu jest to samo. Tutaj jest to samo. Stopki, kolor, czyli footer ma ten kolor. Biały kolor czcionki i wyrównanie tekstu do prawej. Patrzcie, footer, width 100%, height pewnie też 80 pikseli. Zapomniałem, nie patrzyłem, sorry. Background coś takiego i text align right. I na egzaminie wygląda to w ten sposób, a u mnie wygląda to w ten sposób, czyli identycznie. Tutaj jeszcze tylko color right. W ogóle oni nie podali height i żeby to po prostu miało wysokość tego napisu, co nie? Tak. Color nie right, tylko FFF. I tu jest, u dołu macie ten margines, bo nie zresetowałem stylów i on po prostu będzie. Ok. Teraz tabelka. Jak zrobić tą tabelkę? No to kiedyś w jakimś odcinku to pokazywałem, zaczynam od table. W ogóle czekajcie sobie tamto na drugi monitor, żeby móc to szybciej robić. I tutaj sobie powiększę. Ok, table. I potrzebujemy czterech wierszy. Po trzy komórki, czyli wiersz to było TR i komórka to było TD. W pierwszej komórce jest liczba
ogłoszeń, w drugiej jest, czekajcie, sobie skupiłem, żeby było szybciej, w drugiej jest cena ogry i w trzeciej jest bonus. Ok, i teraz jest kolejny wiersz. I tutaj jest 1 minus 10, tutaj jest 1 pylny. I tu, teraz to trzeba dać row span 3 albo call span. W ogóle ja sobie zrobię to inaczej, i, bo to będzie tylko jedna tabelka. Dajmy sobie table i dajmy border 1 pixel solid black. Potem to zmienię na to poprawne. Tylko chciałbym zrobić. W ogóle najpierw zróbmy to poprawne. Patrzcie, bo to jest w sumie ważne. Tutaj na egzaminie to powinno wyglądać tak. U mnie na razie wygląda tak. Jak to zrobić, żeby to było tak jak na egzaminie? Oni chyba to coś podają, tu ten styl zawartość. Tabela o wymiarach 3x4, scalone wiersze, zawartość. Dobra, ale nie podali koloru. Tabeli komórki, tabeli obramowanie na 1 piksel, przerywaną brązową liczbą, szerokość tabeli 500 pikseli, marginesy zewnętrzne 10 pikseli, wyrównanie tekstu do środka. Ok, i teraz tak, zróbmy tak jak oni to każą. Na pewno każdy table, każde TR, TD, każda komórka ma mieć padding 10 pikseli i tekst align center. To na pewno, bo tak napisali, że marginesy zewnętrzne 10 pikseli, wyrównanie tekstu do środka. Teraz to ma mieć border 1 piksel z przerywaną brązową linią, czyli dashed i brązową, czyli brown. Ok, i teraz to wygląda w ten sposób, tylko że to jest zrobione, to już jest prawie dobrze, bo na egzaminie widziałem, że większość na mnie nie potrafiło tego zrobić. Teraz co musimy zrobić, żeby to było takie podwójne, to po prostu naszej tabeli nadać ten sam border. Patrzcie. I w tym momencie wygląda to tak, jak powinno. W ten sposób. Ok. Teraz co muszę jeszcze zrobić? Teraz muszę zrobić kolejne komórki. Tylko nie pamiętam, i to zrobiłem metodą prób i błędów, czy to było row span, czy call span. Dajmy row span 3. Nie działa. Row span i call span. To nie był bonus, tylko subskrybuj. W ogóle wpiszmy tutaj tą nazwę. Tutaj jest przejście do nowej linii, czyli BR. Potem jest to upust. Ciekawe by mnie interesowało, jak zaraz się popełni błąd w przepisywaniu, czy oni zabierają za to punkty. Ale tego nie wiem. Ok, może zadziała. I tutaj potrzebuję jeszcze. Postaram się to wyciąć, żeby nie było tego kichania słychać. Tu jest 1,50 i to w sumie teraz potrzebuję kolejnych dwóch. Raz, dwa, tylko podwójne. Dobra, i w tym momencie wygląda to tak. I teraz to musimy call span, row span. Czy to nam uwaga zadziała? Działa. I to jest gotowa tabelka. Słuchajcie, nic więcej nie trzeba w tej tabelce, naprawdę. Ojojoj. Znikną mi internety. Tylko wam porównam. Ok, mam. Może to nie wygląda tak samo, to tylko z tego i wyłącznie względu, że widzicie, to się rozsuwa i teraz wygląda identycznie. Tutaj możecie jeszcze na ogłoszenie, tutaj dać BR, żeby było identycznie. O tutaj, na BR. I jak widzicie, teraz to wygląda tak, jak powinno być. Tyle. Więcej naprawdę nic nie musicie tutaj robić. I chyba w tym odcinku to byłoby tyle. Wiesz, dlaczego byłoby to tyle? Bo tutaj po prostu piszecie. Nic wam tutaj nie muszę pokazywać. O tu. Mogę wam pokazać, dlaczego ten. A nie, wiem, co miałem wam pokazać. Tutaj, że książki, ta lista ma być rzymskimi.
Nie pamiętam, jak ja to zrobiłem na egzaminie, ale pamiętam, że tego nie wiedziałem, ale w końcu zrobiłem to dobrze. Tutaj jest tylko jedna lista w tym całym egzaminie, więc po prostu mogę sobie przejść do tej listy tak. Normalnie robiłbym to przez box left i UR. Tutaj dajmy list style typ. I widzicie, ja mam bracketsa, ja mam podpowiedzi. ja sobie po prostu nie pamiętam. Ja chyba na egzaminie nie miałem bracketsa, ale nie pamiętam, dlaczego to zrobiłem. Nie wiem. Upper Roman. Bo Upper Roman. A może po prostu Roman? O, widzicie, działa. Nie pamiętam, jak to zrobiłem, ale zrobiłem dobrze. Też chyba jakąś metodą prób i błędów, także. Także to tyle. Słuchajcie, wielkie dzięki za oglądanie. Następny odcinek będzie, a chyba zrobię kolejną część jakiegoś egzaminu. Z tego względu, iż nie chcę robić PHP-a. Po prostu nie widzi mi się robić PHP-a. I pamiętam, jeśli to jest ten egzamin, co ja go robiłem, a to jest ten egzamin, co ja go robiłem. Tak, bo były dwa skrypty z PHP-a, żadnego JavaScriptu. Pewnie tak, no. Zapytanie pierwsze, pytanie drugie. Okej. Okay. No, dlatego mi się. Opowiem wam, może po prostu w kolejnym odcinku coś źle zrobiłem i tyle. Ale nie będę tego robił, bo po prostu mi się nie chce zaczynać PHP-a, naprawdę. Mnie PHP nie kręci i nawet nie będzie. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę, trzymajcie się, hejka.